Cześć ciekawscy! Jak wiecie, już sam format Fame MMA budzi w naszym kraju spore kontrowersje, a o robienie medialnego zamieszania dbają szczególnie uczestnicy, często skłóceni ze swoimi rywalami. W niedzielę ogłoszono kartę walk 7 już edycji Fame MMA, a wśród uczestników nie zabraknie starcia kobiet. Ujawniono, że Marta Linkiewicz stanie po raz kolejny w oktagonie, a jej przeciwniczką tym razem będzie Marti Renti. Słyszeliście o niej? Ta dziewczyna to nowa idolka młodzieży, mieszka w domu z influencerami i bierze udział w dużych projektach. Wydaje się, że Linki Master trafiła się trudna przeciwniczka. Dlaczego? O tym właśnie dziś powiemy. Zostańcie więc z nami do końca, by dowiedzieć się wszystkiego o Marti Renti, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Już początkiem września publiczność oraz widzowie ponownie będą mieli okazję oglądać starcie celebrytów w oktagonie. W ostatnią niedzielę odbyła się oficjalna konferencja, na której przedstawiono wszystkich uczestników 7 edycji walk. Za każdym razem duże emocje budzi pojedynek kobiet. Podczas wydarzenia nie zabraknie Marty Linkiewicz, Linki Master, dla której będzie to czwarte wyjście na ring. Długo nie wiadomo było, kim będzie za to jej rywalka. Jak się okazało, Linki miała propozycję walki, jednak nie mogła znaleźć sobie przeciwniczki. I tak swoich sił spróbuje Marty. Co ciekawe, w porównaniu do poprzedniej konferencji całe spotkanie przebiegło bez większych dram, a panie odnosiły się do siebie jak na Fame MMA nad wyraz spokojnie. Co więcej, Linkiewicz na samym wstępie podziękowała koleżance za to, że dzięki niej ta walka się odbędzie. Na spotkaniu, choć Rentel próbowała być trochę zaczepna, a może zabawna, nie do końca jednak jej to wyszło dobrze i na wielu nie zrobiła dobrego pierwszego wrażenia. Można rzec, że panie są różne jak ogień i woda. Kontrowersyjna i dość agresywna Marta Linkiewicz kontra delikatna i grzeczna Marta Rentel. Na pewno będzie ciekawie. Czego można spodziewać się po ich walce? Marti wyznała, że ma nadzieję, że ich starcie na ringu pokaże większy poziom niż poprzednie walki. Pomimo delikatnego usposobienia jest szybka i wysportowana. Niektórzy zauważają, że jest zbyt miła na Fame MMA. Ona jednak wyznała, że nauczyła się być lwem, a nie ofiarą. Pod pseudonimem Marti Renti kryje się 25-letnia Marta Rentel, która przyszła na świat dokładnie 10 maja 1995 roku. To blogerka fitness, influencerka i tiktokerka, która ma już całkiem spore grono swoich sympatyków, a ich liczba rośnie błyskawicznie. Choć wielu mogło o niej jeszcze nie słyszeć, to musicie wiedzieć, że ta dziewczyna jest obecnie jedną z najpopularniejszych twórczyń internetowych i wschodzącą gwiazdą młodego pokolenia. Szybko budzi sympatię i sporo robi. A czym zasłynęła? W zasadzie do niedawna Marti Renti była znana wyłącznie w kręgu swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. Na Instagramie posiada dwa profile. Główny pod nazwą Marti Renti obserwuje na ten moment ponad 400 tysięcy użytkowników. Zaś drugi prawdopodobnie powstał o wiele później wraz z rosnącą popularnością, aby oddzielić tematykę zamieszczanych postów. I tak konto Fitness Marti, skupiające póki co grono nieco ponad 30 tysięcy obserwatorów, odnosi się wyłącznie do prezentacji treningów, ewentualnych porad i zdrowych przepisów dietetycznych. A tak w ogóle, sprawdźcie później nasz kanał dla ciekawski shopping, gdzie czeka na Was odcinek z inspiracjami zakupowymi w stylu Marty Rentel. Jak już wspomnieliśmy, Marti swoją osobą promuje zdrowy tryb życia, a w dodatku kłada nawet ćwiczenia dla swoich widzów. Jednak musimy wspomnieć, że zamiłowanie do sportu nie jest nagłym wymysłem na fali mody. Ta 25-latka od dzieciństwa była bardzo aktywna. Między innymi trenowała judo i uczęszczała do szkoły sportowej, a nawet zdobyła sporo medali. I chociaż miłość do sportu przysporzyła jej sporo problemów, dziś to nadal dziedzina, która zajmuje bardzo ważne miejsce w jej życiu. Z tą różnicą, że judo zamieniła na ciężary. A o co chodzi z tymi problemami? Na nieużywanym przez nią już kanale na YouTubie pozostał jeden film opublikowany w sierpniu 2018 roku. W nim Marta opowiada o przemocy, jakiej doświadczyła w szkole ze strony rówieśników. Chcąc rozwijać swoją sportową pasję, w 5 klasie szkoły podstawowej postawiła na zmianę, która miała zmienić jej życie na lepsze. Jednak dzieci ze szkoły sportowej, do której trafiła, zmieniły jej codzienność w koszmar. Jak wyznała, miała krótko ścięte włosy, więc od razu koledzy zaczęli wyśmiewać jej wygląd i ją wyzywać. I tak się zaczęło. Była skromną, grzeczną i drobną dziewczynką, która stała się popychadłem. Szybko złośliwości osób z klasy i wytykanie jej palcami narastało w siłę. Jak wspominała, chłopcy ją napastowali i doszło nawet do zdarzenia, gdy jeden z nich chciał ją wykorzystać. A gdy uciekła, postanowił się na nim mścić. Od innego kolegi z niewiadomych jej przyczyn dostała przy koleżankach w twarz. Inni mieli widowisko i po prostu się śmiali. Została sama, wszystkie koleżanki się od niej odwróciły, bo uważały, że przez nią chłopcy nie zwracają na nich uwagi. Marta wyznała, że przez bardzo długi okres czasu ukrywała przed mamą problemy, ponieważ nie chciała jej robić przykrości. Wiedziała, że robi dla niej co może i przeznacza wszystkie zarobione pieniądze, aby jej córka mogła rozwijać swoją pasję, z którą wiązały się kosztowne obozy i wyjazdy na zawody. Historia jest długa, jednak nie będziemy tutaj głębiej w nią chodzić.
To, czego doświadczyła Marta, dotyka sporą liczbę dzieci. Jak sama wyznała, chciałaby wykorzystać swoje zasięgi w dobry sposób, bo zdaje sobie sprawę, że obserwują ją młodzi ludzie. Otworzyła się na ten temat, aby uświadomić innym, że takie problemy zdarzają się, choć niczemu nie zawiniliśmy. Dodała, że nie można milczeć i apelowała, aby nikt nie był obojętny, gdy ktoś kogoś krzywdzi. Marta zaznaczyła, że chce walczyć z takimi zachowaniami, ponieważ te wszystkie dzieci, które stały się kozłami ofiarnymi, na taką krzywdę nie zasłużyły. Marta nie publikuje innych treści na kanale, na którym znalazł się ten film. Aktualnie od nieco ponad roku rozwija drugi kanał na YouTubie, na którym ma obecnie 83 tysiące subskrypcji. Lądują tam materiały głównie rozrywkowe, w tym m.in. różne challenge. A biorąc pod uwagę jej aktywność sieci i coraz większe zasięgi, zapewne niebawem liczba stałych widzów znacznie wzrośnie. Mati ma już za sobą nawet rolę w filmie. Sporą rozpoznawalność dał jej występ w produkcji młodzieżowej Jestem M. Misfit, w którym główną rolę zagrała Sylwia Lipka. I co bardzo istotne, może poszczycić się nieustannie rosnącą popularnością na TikToku, gdzie ma 1 700 000 obserwujących. 25-latka została także uczestniczką dużego projektu, czyli pierwszej edycji reality show Fame czy Shame, który możecie oglądać na player.pl. W willi w Konstancinie znalazło się 10 popularnych wśród młodego pokolenia osób, znanych z różnych portali społecznościowych. Zostali podzieleni na dwie grupy, uprzywilejowaną i pozbawioną wygód, a dzięki różnym zadaniom rywalizują między sobą o miejsce, oczywiście w tej, która zapewni wygodne spędzenie kolejnego dnia. Spory rozgłos przynosi też Marcie bliska, wręcz romantyczna relacja z poznanym w programie Michałem Gałą. Tak, tym, który swoją charyzmą zasłynął w Top Model i który zapragnął zostać na chwilę youtuberem, dołączając do Teamu X. Niedawno Marta zakończyła swój kilkuletni związek z Mikołajem Smereczyńskim. Rozstali się jednak w przyjaźni i nadal ze sobą współpracują. Jak myślicie, czy znajomość z Michałem Gałą może przerodzić się w coś poważnego? Prywatnie 25-latka bardzo przyjaźni się z Pauliną Soboń, znaną z kanału Waksy, oraz ma bardzo dobre kontakty z wieloma innymi, popularnymi twarzami internetu. Zaistniała jako stateczna młoda kobieta, która radzi sobie w świecie influencerów naprawdę dobrze. Znając jej spokojną naturę, może dziwić fakt, że zapragnęła wziąć udział w gali Fame MMA. Bo to, że w oktagonie ponownie zobaczymy Martę Linkiewicz, chyba nikogo specjalnie nie zaskakuje. Linki Master już 3-krotnie stawała na ringu. Ma za sobą tylko jedną porażkę. Podczas 4. edycji przegrała z Anielą Bogusz, znaną niegdyś jako seksmasterka, dziś Lil Masti. A zwycięsko wyszła ze starcia podczas Fame MMA 3 z Esmeraldą Godlewską, a kilka miesięcy temu w 6. edycji słynnych już walk pokonała Zusię, którą możecie kojarzyć pod wcześniejszym pseudonimem Luxuria Astaroth. Czy tym razem Linkiewicz uda się utrzymać dobrą pasę? Choć Fame MMA 7 to całkowity debiut jej przeciwniczki w sportach walki, najgorzej przemawiają lata związane ze sportem, w tym z judo. Dziewczyna jest niezwykle sprawna i szybka, ale jak przyznała, trenuje dopiero od 3 tygodni, odkąd dostała propozycję walki. 7 września oprócz starcia Marta kontra Marta, podczas Fame MMA 7 nie zabraknie innych ciekawych pojedynków. W oktagonie stanie Paweł Mikołajów, czyli Popek, naprzeciw Damiana Zduńczyka, zwanego Stifler. Marcin Najman stoczy walkę z Dariuszem Kazimierczukiem, Adrian Polak-Polański z Amadeuszem Roślikiem, znanym jako Ferrari. Z kolei Kasiusz Życiński, Don Casio, zmierzy się z Łukaszem Lupą, Arkadiusz Tańcula, Aroy z Pawłem Tyburskim, a Tomasz Olejnik z Mariuszem Słońskim, czyli Hejterem. Widzowie będą mogli zobaczyć także starcie par Maksymilian Wiewiór-Wiewiórka kontra Kamil Hasi-Hasan oraz Krystian Wilczak-Krycha kontra Maciej Szewczyk-Czewcu. A wy na którą walkę czekacie najbardziej ciekawscy? Jak myślicie, czy Marty Renty ma szansę wygrać z Linki Master? Co w ogóle myślicie o Marcie Rentel? Znaliście ją wcześniej? Dajcie znać w komentarzu, bo my czekamy na Wasze opinie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, jeśli podobał się Wam ten film, podajcie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!